Legia Warszawa w Chorzowie z debiutantem Wojciechem Szalą, pozyskanym z GKS-u Katowice. Ruch z mistrzami Europy juniorów Rafałem Grzelakiem i Łukaszem Madejem, którzy wątpili, czy zagrają w wyjściowej jedenastce. Mariusz Siutwa grać będzie po raz 250 w barwach Ruchu, a na trybunach kibic numer 1 niebieskich profesor Jan Miodek, który przyjechał z Wrocławia. Jestem pełen nadziei, choć pełen obaw. Boję się, że nie będą chcieli 6. meczu przegrać pod rząd, ale może przegrają. Wierzy pan w Ruch? W Ruch będę wierzył do końca życia. I mogę powiedzieć za redaktorem IKACA Nowakowskim, który był kibicem Krakowi, że nawet jak umrę, to pochowajcie mnie na polu karnym Ruchu i by tego nawet po śmierci bronił. Obawy profesora Miodka były słuszne. Warszawska Legia odmieniona i po 2 ligowych porażkach zwycięska. Tak padł pierwszy gol dla gości po rzucie rożnym wykonywanym przez Tomasza Kiełbowicza. Strzelał głową Cezary Kucharski, ale zmienił lot piłki Łukasz Surma. 1-0 dla gości. Tak, no piłka poszła na pierwszy super, te fragmenty gry to jest nasza bolączka, musimy na tym pracować. Tam przegrany pojedynek, ja zostałem w strefie i po prostu są ułamki sekund. Piłka się odbiła od kolana i nawet nie zdążyłem zareagować. 3 minuty później było już 2-0 dla warszawskiej Legii. Oto Radosław Wróblewski ucieka Bartłomiejowi Jamrozowi, zagrywa na środek pola karnego do Bartosza Karwana i ten mimo asysty Roberta Górskiego zdobywa 2. bramkę. To bardzo ładna, klasyczna akcja po skrzydle, zakończona dokładnym dośrodkowaniem. I Bartosz Karwan pokazał, że jest zawodnikiem, który potrafi wykorzystać każdą sytuację. Wynik jest odzwierciedleniem tego, co się działo na boisku. Ja oglądałem, byłem na tym obiekcie już 40 minut przed meczem i obserwując rozgrzewkę Legii i Ruchu, taka nasuwa mi się refleksja, że zespołem, który widać większą mobilizację, skupienie i chęć walki, to właśnie celowało zespół Legii. W drugiej części spotkania Chorzowianie zagrali bardziej zdecydowanie w ataku. Łukasz Surma starał się zatrudnić bramkarza warszawskiej Legii Wojciecha Kowalewskiego. Jego strzał, piłka poszybowała tuż obok słupka. Te akcje Chorzowian na niewiele się zdały, bo oto pod koniec meczu w ostatnim kwadransie oglądaliśmy 2 klasyczne kontry gości. Zagranie prawą stroną do Karwana. Karwan z dużą łatwością mija rywali, podaje piłkę do Cezarego Kucharskiego i ten podwyższa na 3-0. W szkolny sposób ograli warszawianie obronę drużyny chorzowskiej, która nigdy nie była monolitem, a w tym meczu popełniała zbyt dużo błędów. Cezary Kucharski nie miał problemu z zakończeniem tej akcji celnym strzałem. Radość na ławce warszawskiej Legii. Trener Okuka chyba uratował posadę. Kilka minut później wybicie piłki przez bramkarza Wojciecha Kowalewskiego. Podanie do Kucharskiego. Kucharski bardzo sprytnie zagrywa do Bartosza Karwana. Jest 4-0. A więc rewanż Cezarego Kucharskiego dla Bartosza Karwana, który ustala rezultat spotkania. Warszawska Legia lepsza aż o 4 bramki. Warszawska Legia odmieniona i zwycięska. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie drużyny warszawskiej. Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo podbuduje chłopców psychicznie. Uwierzą, że ich możliwości są naprawdę ogromne i będziemy najgroźni dla wszystkich. Myślę, że to zasługa bardzo dobrej gry całego zespołu. Ja cieszę się, że znalazłem się tam, gdzie powinienem być. Strzeliłem 2 bramki. Myślę, że bardzo ważne dla nas to zwycięstwo. Mam nadzieję, że przerwaliśmy, że się to opłaca i pokazaliśmy, że nawet na wyjeździe z takim mocnym przeciwnikiem jak Ruch potrafimy grać i Legia będzie pisała piękne litery historii teraz, a nie będą nawet wypominali, że jesteśmy blisko niechlubnego rekordu. I ja spodziewałem się, że to będzie trudny mecz, ale nie sądziłem, że aż 4 bramkami. Jeżeli przegramy, to aż 4 bramkami. No ale niestety czasami przychodzi w życiu taki moment, że trzeba przełknąć taką gorzką pigułkę i wziąć się do roboty od poniedziałku. I przed nami kolejne ligowe spotkanie. Ruch nie miał obrony nigdy monolitu, ale dzisiaj druga linia troszeczkę zawodziła. No zgadza się. To było prawie z konieczności, prawda? Dzisiaj, bo i Tomek Fornalik na wypad, i Sławek Paluch na wypad, i niejako 3 nowych zawodników pojawiało się w linii pomocy. Ale myślę, że nie to przesądziło. Myślę, że przesądził taki moment, kiedy złapaliśmy po 15 minutach przewagę i chyba już za bardzo żeśmy się pewnie poczuli i zostaliśmy bardzo mocno skarceni
a końcówka to już za bardzo ruszyliśmy do przodu.